Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku z rancha. Na początek dwa ogłoszenia parafialne. Pierwsze będzie odnośnie konkursu. Planuję zrobić konkurs na 3000 subskrypcji. I do tego konkursu jeszcze, jak pamiętacie z któregoś odcinka, tu jak jest ten patyk pod spodem, jest zakopana taka kapsuła czasu, którą na 2000 subskrypcji tam zakopaliśmy. Jeżeli ktoś nie widział, może się wrócić właśnie do tego odcinka i do tego właśnie jeszcze wykopania. Zobaczymy, co się tam z tymi rzeczmi stało. Zrobię jeszcze konkurs, fajne nagrody jakieś tam wymyślę dla wygranej osoby, ale to na 3000 subskrypcji, więc kto chce, może zasubskrybować kanał, żeby dobić do tych 3000. Jest na razie 2000, co? 2120 chyba subskrypcji, coś nie mylę, więc serdecznie zapraszam. Dobra, już nie przedłużając, aha, jeszcze drugie ogłoszenie. W najbliższym tygodniu, od poniedziałku do niedzieli, będę chciał zrobić taki tydzień codziennego nagrywania, czyli dzień w dzień, przez cały tydzień będą wpadały odcinki z takiego tygodniowego, jakby to ująć, w każdy dzień, przez, jak wygląda tydzień na ranczu cały. No, więc z ogłoszeń to tyle. Tutaj jeszcze taka ciekawostka, poznaczyli, tutaj leśniczy poznaczył drzewa, tutaj jest taka cześnia wielka, tutaj ten jasion, tam z drugiej strony ma jakieś napisy i tam w tamtym lasku są też poznaczone drzewa, więc będą pewnie robić wycinkę tych drzew, ale to wam pokażę, jak już wytną albo coś. I tak, tutaj teraz Benia dostała rui, jest w rui, Floki cały czas przy niej chodzi, odgania bimbra, więc tak to wygląda. Za tydzień w sobotę przyjedzie klient po bimbra, już zabrać sobie go na mięso, i w piątek albo też w sobotę przyjedzie drugi klient po Flokiego. Więc jeszcze dobrze, że teraz dostała rui Benia, to ją Floki obskoczy i wszystkie będą już pozakacane. Widzicie, cały czas przy niej stoi, ani na krogi nie odpuszcza. Klementyna już to wymie, coraz bardziej rozbudowuje. Nie wiem, czy to widać. Już ma coraz większe wymie, więc jeszcze tak do miesiąca czasu pewnie będzie się kocić. Tutaj przywiózł znowu sąsiad z sąsiedniej wsi dwa, nie, z tej samej wsi, dwa barany, te zwykłe. Tak one wyglądają. Są to dwa tryki. Jeden mniejszy, drugi większy. Ten jest większy, ten jest trochę młodszy. Są dwa tryczki. I tutaj u sąsiadki wypasają łąkę. No więc tak to wygląda. I teraz macie właśnie, możecie sobie zobaczyć różnicę pomiędzy zwykłymi baranami. Nie wiem, jaka to jest rasa, ale zwykły bodajże baran i owce kameruńskie. I tak to wygląda. Różnica jest kolosalna. No, tutaj dostały jakiś tydzień temu sosnę, już ją praktycznie do zera obkurowały. Obrócę im jeszcze to na drugą stronę, żeby do zera to obgryzły.
I z tego będzie fajny palik do grodzenia albo do czegoś. Tak na 1,5 do 2 metrów się go obetnie i będzie. Tak, następna sprawa, tutaj widzicie łąki, te kwatery już praktycznie do zera obskubane. Jeszcze tam co lepsza wyskubują do zimy, będą się paść. Później od zimy, w zimę już w stajni będą przebywać na sianie, paszy. Tak to wygląda. Jeszcze na tą kwaterę z 2 razy wpuszczę, żeby tu do końca wygryzły. A tu drugą i pierwszą kwaterę mają połączoną. Więc sobie tutaj już przechodzą, luzem wygryzają. I tak na wiosnę planuję jeszcze zagrodzić już odtąd całe tam do krzaków i zrobić jeszcze 2 kwatery, czyli tu będzie czwarta i tam od połowy do lasku będzie 5. kwatera. Tak planuję właśnie to zrobić. Zboże nie będę siał jednak na jesień, bo kiepsko by to trochę z tym było. Widzicie, stoją tulipy. Ja bym zasiał to zboże, to warstwa liści by to przykryła, bo liście by opadały, no i zboże by gniło. A tak to na wiosnę się zasieje i będzie już mogło sobie swobodnie rosnąć. No więc oruja u Beni. Widzicie, znowu floki przy niej stoi. Cały czas bimbra odgania. Bo Mimber też czuje to, też chce poskakać, ale Floki go nie dopuszcza. Ten róg Bimbra coś tam odrasta, ale niewiele. Tam z zmożdżeniem mu to uszkodziło, więc za baszta nie urośnie. Ale i tak to widzicie, już też czuje tą ruję u Beni i skacze po Floki. A Floki się wkurza i odgania go. O, widzicie? Cały czas go odgania. Tutaj nasza Klara, szefowa stada. Nie daje sobie w kaszę dmuchać. Rządzi stadem. A jak wąchają. Widzicie? Wargi podnoszą do góry i wyczuwają tą ruję. No. Dobra, to tu z pola, z działki to tyle. Jeszcze pójdziemy do kur. Wam pokażę, jak tam u nich sytuacja. Jesteśmy u kur. U kur jak u kur, nic praktycznie się nie zmienia. Chodzą sobie na wybiegu. Tutaj u sąsiada dzisiaj już wygrabałem konkretniej. Zamknąłem przejście i już tam nie wchodzą. Jedyna zmiana taka to lekhorny kury, te białe, już słabiej się niosą, ponieważ no, jest zmiana pogody z ciepłej na chłodną, więc już się tak nie niosą, jak się niosły, gdy było ciepło. Więc to jest jedyna taka zmiana. To jest ten kogucik z tym grubym grzebieniem. O, jajeczko jest. Te nowe kury już się przyzwyczajają. Tu jest ta młoda kurka. Ona się jeszcze nie niesie, już za młoda. Tak pewnie pod koniec zimy, na wiosnę będzie się nieść. Jeszcze się trochę boją, ale już mniej. A tam jest ten kogucik. Chodzi sobie. Już się przyzwyczajają. Lekhorny już je coraz mniej biją. Zauważyłem, że ten kogucik i ten nowy nie biją się, więc tyle dobrze. Coś tam ten kogut go tam trochę przegoni, ale nie żeby się tłukły jak
bażanty. No, więc na dziś to tyle chyba. Jeszcze raz przypominam o konkursie na 3000 subskrypcji, więc możecie zasubskrybować. Co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Niech się darzy, trzymajcie się. Cześć.